Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem powiedzieć teraz o constrainie, który jest w symulacjach fizyki typu RigidBody, a który nazywa się wdzięcznym słówkiem hinge. Ten constrain to jest nic innego jak tylko pewien rodzaj zawiasów. I zaraz pokażę, na czym on polega. Na początek dodam do sceny zwykłego cuba, rozciągnę go może 10 razy w osi Z, a więc po takim skalowaniu będzie dosyć spory, a następnie przeskaluję go do 1/10 poprzedniej wielkości. Dzięki temu uzyskam taki mały patyczek. Ten patyczek rozciągnę następnie w osi Z jeszcze na przykład tak ze 4 razy. I to jest mój obiekt, którego użyję, żeby pokazać, jak działają zawiasy. No i teraz tak, takich obiektów będziemy potrzebowali znacznie więcej, więc zrobię ich kopię, ustawię na przykład tutaj i teraz niech ich będzie kilka. No i teraz, aby pokazać, jak działają tego typu zawiasy, muszę dodać jeszcze te obiekty do sceny, tak aby były aktywne. Proszę zobaczyć, że jeżeli normalnie je teraz zaznaczę za pomocą Box Select, czyli za pomocą takiego prostokąta, to w tym momencie zaznacza się również światło. I tak się pechowo składa, że to światło jest teraz obiektem aktywnym w tym zaznaczeniu, bo widać, zaznaczyło się jako ostatnie. Jeżeli teraz pojadę do zakładki z fizyką, to zobaczę, że mój guzik Add Active jest nieaktywny. To dlatego, że po prostu aktywnym obiektem nie jest mesh, a tylko mesh mogę dodawać do tego świata fizyki. Zatem muszę kliknąć na któryś z obiektów prawym klawiszem, z wciśniętym klawiszem Shift, tak aby on się uaktywnił i wtedy dopiero ten guzik jest aktywny. Jeżeli teraz wcisnę taki guzik, to pojawi się błąd, który powie mi, że nie można dodać do RigidBody obiektu, który nie jest meshem. I tutaj chodzi właśnie o to światło, które niestety pozostało zaznaczone. Jeżeli taką sytuację będę miał, to nie ma się czym przejmować, nic się nie stało, to światło po prostu nie będzie obiektem typu RigidBody. Mogę je zwyczajnie odznaczyć z shiftem podwójnym kliknięciem prawym. No i teraz mam swoje obiekty. Dodałem je jako aktywne, w związku z tym one będą sobie spokojnie spadać, jeżeli uruchomię całą symulację. I abyśmy mogli tę symulację oglądać trochę dłużej, od razu z pamięci na zakładce ze sceną dodam sobie tutaj więcej klatek, aby symulacja liczyła się przynajmniej przez 3000 klatek, tak jak jest moja animacja ustawiona w osi czasu. No i teraz, aby te obiekty spadły na coś sensownego, ustawię je wyżej, tutaj, dodam zwykłą podłogę, chciałem powiedzieć ścianę, którą ustawię jako pasywną. No i teraz, jeżeli spadną te obiekty, to one jakoś tutaj się zachowają. Oczywiście będą się przewracały mniej lub bardziej stabilnie. Niektóre nawet sobie stoją. Teraz do takich obiektów należy dodać constrain, który będzie constrainem typu hinge. A więc zaznaczę dwa takie obiekty, wcisnę guzik connect i ponieważ wcześniej testowałem, jak to działa, to już od razu dodał mi się constrain typu hinge. Normalnie w domyślnej konfiguracji ten constrain będzie constrainem typu fixed, więc z tego menu trzeba sobie wybrać po prostu hinge. No i jest tutaj jakiś constrain dodany. Dodam także do następnych dwóch obiektów taki constrain i do jeszcze następnych dwóch, tak żeby każdy z tych constrainów łączył mi dwa sąsiadujące ze sobą obiekty. Ten constrain działa tak jak zawiasy i myślę, że to będzie widać za chwilkę, jeżeli całą tą symulację uruchomię, zobaczymy, jak to się zachowa. Proszę zobaczyć, wszystko ładnie stoi, ale nie ma problemu, zawsze możemy to przewrócić. W związku z tym teraz ustawię się w widoku od prawej strony, zaznaczę sobie całość i leciutko przechylę. Wystarczy odrobinę przechylić po to, aby się wychyliło z położenia równowagi. No i widać, że się teraz spokojnie przewraca, konstrukcje sobie leżą i na pozór nic się nie stało. Ale przypuszczam, że zobaczymy dokładnie, jak to wygląda, jeżeli do sceny dodam jeszcze jakiś obiekt, ustawię go jako pasywny i umieszczę z jednej strony, na przykład tutaj, tak aby część tych moich długich tyczek zahaczyła o ten obiekt, który tutaj postawiłem, jako taką przynętę, jako pułapkę. Może niech stoi tutaj na przykład. Dobra, uruchamiam teraz cały system jeszcze raz. Te klocki się będą przewracać. I tutaj zaczyna się objawiać działanie constrainu, tego, które nazywa się hinge. Jeszcze raz się przyjrzyjmy, co się stało. Jak widać, ten mój układ tyczek zachował się troszeczkę tak, jak powiedzmy sobie taka szmatka zrobiona z włókien trzciny albo z jakichś cienkich listewek. On się tutaj złożył niemal na pół. Proszę zobaczyć od przodu, jak to wygląda. Przewracają się teraz, a potem następuje załamanie i złożenie. No i teraz widzimy nawet, że jeżeli się dobrze przyjrzeć, że te obiekty, przewracając się, mogą w siebie wniknąć, tak jak tutaj. A więc tak naprawdę one nie są ze sobą w kolizji. No a wiemy dlaczego, ponieważ te obiekty, które są łączami pomiędzy tyczkami, nie mają włączonych kolizji. Możemy oczywiście takie kolizje uruchomić, wyłączając guzik Disable. Nie jest ich tak dużo, więc możemy to zrobić spokojnie, wszystko ręcznie. I teraz możemy zobaczyć, czy coś się zmieni.
Oczywiście teraz ten efekt powinien wyglądać trochę lepiej. Już nie ma takich akcji, że się przenikają nawzajem te klocki. Tak naprawdę to powinien dodać tych tyczek znacznie więcej. I wtedy one powodowałyby, że cały ten system zacznie zachowywać się jak taka szmata, która zgina się tylko w jedną stronę. Czyli jeżeli pójdziemy do jakiegoś baru, na przykład do sklepu sushi albo gdzieś tam, to wtedy będziemy mieli takie tacki, na których można będzie brudzić. I one najczęściej są zrobione z takich właśnie włókienek. Spróbujmy te obiekty zaznaczyć i je do siebie nieco przybliżyć, aby zachowywały się jeszcze bardziej tak jak jednolita szmata. Oczywiście mogę je teraz przeskalować za pomocą S i X, ale one zmienią wtedy proporcje. Zamiast tego włączę sobie ten guzik tutaj i teraz przeskaluję tylko środki obiektu, więc proporcje nie będą się zmieniać. W takiej sytuacji tego typu skalowanie doprowadzi do powstania obiektu, który będzie po prostu miał wszystkie elementy bliżej siebie. Czyli teraz go przewrócę, zobaczymy może trochę lepiej jak to działa. Widzimy, że to zwija się i zachowuje tak, jakby to była jakaś taka, powiedzmy, szmatka. No i to jest właśnie działanie tego constrainu hinge. To jest taki zawias. Możemy jeszcze ewentualnie zamiast tego obiektu dodać jakieś dwa klocki, które będą połączone ze sobą takim zawiasem. No więc na przykład tutaj go dodam pomiędzy te dwa klocki. Connect. Już jest w środku zawias. Jeżeli ten klocek miałby spaść, czy coś miałoby się z nim stać, zobaczmy, co się dzieje. Aha, one są teraz, że tak powiem, statyczne. Niech będą aktywne. No teraz coś nam się może dziać z tym constrainem. Jak widać, nie bardzo się coś dzieje. No i tutaj chodzi o konfigurację tak naprawdę. Ten constraint powinien być pomiędzy obiektami. Może troszeczkę je rozsunę, żeby można go było wygodnie zaobserwować. Całość podniosę do góry. I teraz constraint teraz wydaje się nie działać, ale to dlatego, że on jest obrócony w złą stronę. Ja bym chciał, żeby te kostki złożyły się tak, jak byłyby tutaj połączone jakimś zawiasem. Oczywiście nie obserwujemy teraz takiego zachowania, dlatego że klocki chciałyby się zginać w zupełnie inną stronę. Można próbować naprawić tę sytuację, zmieniając ułożenie samego obiektu empty. Jeżeli ten obiekt empty obrócę teraz, na przykład wzdłuż osi X o 90 stopni, to spowoduje, że oś Z tego obiektu empty będzie dokładnie pomiędzy moimi klockami, wzdłuż krawędzi. Jeżeli teraz uruchomię całą symulację, proszę zobaczyć, nagle wszystko się zwija i składa. To oczywiście dlatego, że konfiguracja tego constrainu jest tak zbudowana, że on działa tylko i wyłącznie wzdłuż osi Z, a więc jego oś Z to jest oś obrotu. Co więcej, ten obrót teraz jest obrotem swobodnym w miarę, powiedzmy sobie, także tutaj następuje spokojnie o co najmniej 90 stopni, ale mogę ten obrót skonfigurować i na przykład ograniczyć. Do tego celu służy ta nowa opcja, która się pojawiła w constrainie, która nazywa się Limits. Jeżeli zaznaczę sobie tutaj Z Angle, czyli kąt na osi Z, to mogę określić, że ten kąt może mieć wartości tylko od minus 45 do plus 45 stopni względem jakiegoś położenia 0, które jest położeniem równowagi. No i teraz widzimy, że ten constraint już blokuje się w pewnym momencie i nie mamy tego zawiasu tak swobodnie kręcącego się. Jeżeli te kąty zmniejsza jeszcze bardziej, na przykład do minus 25 stopni i do plus 25, to będzie jeszcze ciaśniej i wtedy te kostki będą się po prostu tylko trochę ze sobą zginać. No i to jest w zasadzie wszystko, co ten constraint nowego wnosi. Przydaje się on oczywiście do wielu różnych fajnych rzeczy. Można na przykład zrobić za jego pomocą taki zestaw elementów połączonych ze sobą, który wygląda jak taki wąż, taka zabawka, którą dzieci łapią za ogon i ten wąż utrzymuje się we w miarę poziomej pozycji, strasząc niektórych dorosłych i niektóre bojaźliwe kobiety. No więc taką rzecz możemy spokojnie zrobić w silniku fizyki. No i oczywiście zastosowań można wymyśleć jeszcze mnóstwo innych, ale już nie będę prowokował, że tak powiem, uśmiechu na twarzy. Kończę. Dziękuję za udział w oglądaniu. Trzymajcie się.